cukier, słodkości i różne śliczności. Przypadkowo dodał do mieszanki jeszcze jeden składnik. Związek X. I tak narodziły się Pinboxy. Cześć! Z strony Ivy. Witam się dzisiaj z wami jak zawsze w najnowszym odcinku, w którym to mamy taką niepisaną rywalizację między najnowszymi pinboxami z dodatku Pokémon Go. Oczywiście w ramach reprezentantów mamy tutaj Bulbasaura, Charmandera oraz najgorszego, chociaż ostatniego, chociaż nie najgorszego Squirtle. Może dla kogo one są? Myślę, że taki produkt zadowoli nawet najbardziej konserwatywnych zbieraczy odznak. No i co więcej, historia już nieraz to pokazała, chociażby na tym przykładzie, że jeśli chodzi o pierwszą genę, myślę, że po pewnym czasie może być to box, który w pewnym sensie będzie pożądany. Myślę, że jest dość obiecujący, jako że jest to kolaboracja Pokémon Go, której karty wyszły tak naprawdę dopiero pierwszy raz. Nie wiem, czy będzie kiedykolwiek jeszcze powtórka z rozrywki, w każdym razie jest to taki jakby limitowany dodatek. A oprócz tego mamy specjalną kartę promo ze starterami z Kanto oraz piny. Myślę, że wy już nie będziecie zdziwieni, ale za te oto boxy chciałabym serdecznie podziękować sklepowi internetowemu pokeshop.pl, na który was serdecznie zapraszam. I jednocześnie przypominam, że na hasło Ivy otrzymacie aż 5% rabatu na cały asortyment. Myślę, że totalnie warto skorzystać, albo przynajmniej obczaić. Myślę, że polecimy sobie za kolejnością Pokédexu, dlatego zaczniemy od tego oto Bulbasaura. Wiem, że wy bardzo się tutaj zazwyczaj niecierpliwicie na tym momencie, w którym się pokazuje tutaj pudełko, ale chcę zwrócić uwagę na kilka, moim zdaniem, ważnych szczegółów. Mamy tutaj takie uwypuklone logo, jak widzicie, nawet ono nie zostało potraktowane tutaj po macoszemu, a oprócz tego, chociaż samo pudełko nie jest jakichś dużych rozmiarów, tak, no bo środek zawiera 3 boostery, kartę promo i tego pina, który swoją drogą jest takich dość pokaźnych rozmiarów, zaraz go oczywiście pokażę. Mamy tutaj m.in. wypukłe Bulbasaura, tutaj. Jest to bardzo miłe odczucie, ale myślę, że ma to zadowalać przede wszystkim nasz zmysł wzroku. Uważam, że pod tym kątem zadanie zostało totalnie spełnione, bo ma się wrażenie, że naprawdę jest to produkt typu premium. No i co zepsułam. No to przynajmniej wiecie już, jak tego nie otwierać. Następuje uroczyste wysunięcie produktu. Standardowo mamy tutaj kod do Pokémon Go i ten oto oddaję wam. Ten format nieco przypomina mi Mad Party. Pod lupę bierzemy pierwszą kartę promo, którą jest Bulbasaur. Przede wszystkim dostrzegam tutaj Swirla, który, nie powiem, bardzo mnie ucieszył, jak tylko go dostrzegłam. Mam nadzieję, że go tutaj jesteście w stanie dostrzec. O, wydaje mi się, że teraz go fajnie widać, tego Swirla. I to, co muszę powiedzieć, to, że oprócz oczywistego faktu, że są to karty promo, więc można je zdobyć tylko w ten konkretny sposób, uważam, że każda jedna jest po prostu prześliczna. Oczywiście, jako że są to pin collection, mamy tutaj, no kto by się spodziewał, piny. W tym przypadku tematycznie dołączony jest Bulbasaur. I ja totalnie nie będę oryginalna w tym, co powiem, bo uważam, że piny to są jedne z najlepszych w ogóle rzeczy, które zostały dodane do boksów, od kiedy je tak namiętnie w większej ilości otwieram. No i oczywiście, żeby dopełnić cały boks, mamy tutaj 3 boosterki z Pokémon Go. Przypomnę tylko skromnie, że to, czego tutaj jeszcze nie pozyskałam, a jest to najbardziej pożądana karta, to Alt-Art Mewtwo. Kodzik dla uważnego widza. I żeby tutaj nie przynudzać, może porozmawiajmy o najnowszej piosence Eda Sheerana, Celestial. Myślę, że większość z was już słyszała ją. Ja, jeśli miałabym powiedzieć, czy mi się podoba, czy jakoś wybitnie wpadła mi w ucho, to muszę przyznać, że chociaż jako tako twórczość Eda Sheerana nie należy do mojej top listy, jest po prostu poprawna. Spodziewałabym się czegoś więcej. A tutaj mamy powtarzającego się Tyranitera. Oczywiście osoby, które są na moim Instagramie, mogą mieć pewne déjà vu, bo pytałam już o opinię w specjalnej ankiecie, więc jeżeli jeszcze nie jesteście na moim Instagramie, to zapraszam, PokeIvyInsta, ale wierzę, że część z was mogła nawet się niespecjalnie orientować. Swoją drogą wyobraźcie sobie i tak pozwólmy sobie pofantazjować, jaki polski wykonawca zostałby nominowany, żeby wydać piosenkę na temat Pokémonów. Ja tak nieśmiało pomyślałam o tym, że mogła to być Maryla Rodowicz. Niech żyje Ołk, no bo nic mi tu do głowy nie przychodzi.
no i tak dalej, wiadomo. Albo w sumie taki rychu peja, tylko to trochę takie mniej cenzuralne. Swoją drogą, to nie jest pierwsza kolaboracja Pokemonów z gwiazdami. Z tego co pamiętam, rok temu miała miejsce taka, w której Katy Perry, J Balvin i Post Malone wypuścili piosenki oraz mieli takie karty V. I z tego co pamiętam, tam był jakiś taki online koncert, a sama Katy Perry wydała piosenkę Electric. No ona też jakoś specjalnie nie przypadła mi do gustu. Myślę, że teraz wleci Charmander, nie będziemy go specjalnie faworyzować, jako że jest pierwszą formą ewolucyjną Charizarda. Przybliżę wam tutaj promeczkę z Charmanderem, tak uroczo cieszącym się oraz trzymającym tego gifta. Tutaj niestety obeszło się bez Swirla. To co zauważam, to jest taka pewna dysproporcja pomiędzy rozmiarem pinu Charmandera, a proszę państwa, Bulbasaura. Staram się je trzymać tak mniej więcej, o powiedzmy, za rączkę. Chociaż wiem, z czego to może wynikać. Jako że ta poza jest taka dość długa, no to jeżeli by to jeszcze powiększyli, to okazałoby się, że to miejsce, które zostało tam przeznaczone, jest niewystarczające, więc smuteczek. Mam nadzieję, że dla dobrego smaku chociaż te boostery coś przyniosą, że na samym początku wybrałam te najgorsze. Chociaż jak znam życie, pewnie tak nie będzie, nie? Oprócz piosenki w Polsce też mogliby wydać jakąś specjalną kartę z jakąś gwiazdą. Wyobraźcie sobie, taka, tak, wracając, bo mnie tutaj troszkę rozłączyło, kartę Magda Gessler V. Albo kiedyś miałam taki ambitny plan, tak wam teraz mogę zakulisowo zdradzić, żeby zrobić kartę Makłowicza V. O, mamy swoją drogą tutaj reversa z Ditto, czyli jest to tak samozwańczy reverse odklejkowy. A, i zaczęłam mówić, że chciałam stworzyć taką kartę Makłowicza V. Muszę przyznać, że oprócz tego, że znalazłam tam odpowiednie czcionki, wszystko tam dopasowałam, zmieniłam wręcz nazwę, coś już, jakiś szkic projektu tam był, swoją drogą cały czas są tutaj powtórki. No to nieco porzuciłam ten projekt, ale nie wykluczam tego, że w przyszłości dociągnę go do końca. I nie ukrywam, że inspiracją właśnie były te karty tych wcześniejszych gwiazd, które wymieniłam, m.in. Katy Perry. Ale słuchajcie, mamy tutaj już kolejny boosterek, a póki co mamy same karty holo. I co z tego, że są one tutaj tematycznie powiązane z ostatnimi formami ewolucji i znowu się powtarzają? No może tym razem? No, tym razem Melmetal, którego oczywiście nie mogło zabraknąć. No i przed sobą mamy ostatniego pretendenta na miejsce pierwsze, a powiedziałabym, że jeśli chodzi o dropy, no to ma całkiem spore szanse. Ostatnia karta promo. I jeśli miałabym powiedzieć, to ta podoba mi się, szczerze mówiąc, najmniej, chociaż i tak uważam, że jest naprawdę urocza i fajnie zrobiona. Swirla, jak widać, tutaj nie stwierdzono, ale za to stwierdzono drapiącego pieska. No ale oczywiście pozostaje jeszcze kwestia pina. I jeśli chodzi o jego wielkość, powiedziałabym, że jest on bliżej temu, co reprezentuje tutaj Bulbasaur. No, one są tak zdecydowanie do siebie bardziej proporcjonalne, bo ten Charmander, nawet mogę pokazać to przy okazji tego Squirrel, no tak odstaje, może na wysokość niekoniecznie, no ale patrząc z tej perspektywy, no to wydaje się taki zdecydowanie mniejszy. No i kochani, pozostają ostatnie trzy boosterki w dzisiejszym odcinku. Wypuścicie? To może od razu ustalmy, że ten pójdzie na koniec, teraz otworzę te dwa. I może pogadajmy sobie, jak z perspektywy czasu oceniacie ten dodatek, to znaczy Pokémon Go. Zdążyliśmy już troszeczkę od niego odpocząć, minęło trochę czasu. To co ja mogę powiedzieć, to cały czas mam wrażenie, że wszędzie, totalnie wszędzie spotykam Melmetale, ale że jeśli chodzi o szanse wyłapania chociażby tego Alt Arta, nie były wcale takie niskie. Sporo osób go ma już w swoich kolekcjach. Oczywiście mówię o tym najbardziej pożądanym z Mewtwo, bo tego z Conkeldurem to mam i ja, więc nie mogę tak do końca narzekać na swojego pecha. Umówmy się, ja nie jestem jakimś szczególnym farciarzem, więc można powiedzieć, że jeżeli mi uda się trafić jakąś fajną, dobrą, interesującą, pożądaną kartę, to znaczy, że uda się to już praktycznie każdemu. W sumie chyba najlepszą kartą, którą do tej pory wyciągnęłam, to ten Alt Art z Beedrillem. A, popatrzcie, była mowa o Mewtwo. Tę wersję już tutaj posiadałam. W każdym razie i tak miło, że cokolwiek. No i kochani, nie przedłużając, przechodząc już do sedna, można powiedzieć, tego odcinka, ostatni booster jest tym honorowym, zatem walczącą energię Ivysaur, tak tematycznie z nazwy, Pokestop, Unpheasant, Ambipom, Slowpoke, Bibarel, Pikachu, Spinarak, Chansey na reversie. Ostatnią kartą w dzisiejszym odcinku jest Zapdos
holo, czyli idź coś z ptaszurów. Padło. To już wszystko, co się dla was przygotowałam. Co prawda wychodzę tutaj głównie z kartami promo, ale niemniej jednak są one tak piękne, tak cudowne, że z największą radością zaraz schowam je sobie do albumu, a tymczasem jeżeli filmik ci się podobał, proszę pozostaw łapkę w górę. Jeśli tego nie robisz, a chciałbyś być na bieżąco z najnowszymi treściami, zapraszam do rozważenia subskrypcji, a i co najważniejsze, mam nadzieję, że widzimy się już kolejnym razem. Cześć!